Tom, let's jump! The city center. Take it, but keep looking around. There might be a way into the metro on the way. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. To zależy, jak mocne tu jest promieniowanie, nie? Ale jest bardzo mocno z tego, co tam wykrywało mi na... O, bo tak mówię, w prawo. Jadę, spokojnie. Ciekawe, czy w ogóle ktokolwiek tutaj w tym mieście żyje. No cóż. Gościu, ja jestem tuż za tobą. A nawet mogę iść przed tobą. Mini Majka by tu nie było widać. Dawaj, mój nasz, dawaj. Uwielbiam to. No i co teraz? Okej. Ważne, że po śniegu. Latareczka. Co się dziwić, jak tu tak zimno? Pytanie, czy w ogóle ktokolwiek w takiej zimnicy przetrwał. Here.
What do you know? The air of freedom! Okay. Mutants again. Going to have a go at us. Let them try, I say. Spoko, osłaniam ci plecy, tylko nikt moich nie osłania. The straightway is blocked. Take a look around, Artyom. We need to get into the tunnel next to ours. No tędy. Siema. Młynarza, nie możesz atakować? Ten jak się rzucił od razu. Ty młynarz, a ty nie masz kurna pistoletu z tłumikiem? Broni z tłumikiem, chłopie? Tam jest przejście za nami. Z tym to bym się akurat zastanowił. Palimy jakiś prąd. Prąd znalazłem na przykład. Nic tu więcej nie ma. Gdzie jeszcze zostajesz? O kurde, jak głęboko. To tu kurna dynda. A tam co właśnie poszło? Młynarz, idziesz? Ty coś niski jesteś, młynarz. Ja tu normalnie z bronią w górze idę. W dwóch rękach, a ty kurde trzymasz nad głową praktycznie. Could
Tam byliśmy. Ja dupie. Dobrze, że bokiem szedłem. Nie przepychaj się. Coś tam chlupło, byku. Drezyna jest jakaś. Pan coś to bym sobie wziął. Protecting the station entrance. There were quite a few survivors here until they killed each other off. Looks like that lie in Moscow did work after all. What is better, I wonder? Life built on a lie or death born out of truth? What? I feel strange. Chłop właśnie po trupach idzie. Widzieliście to czarne tutaj coś? Artem znowu ma flashbacki. Ja pierdolę. Zaraz kurwa się dowiesz. Czyli to dlatego tam były czerwone znaczniki na dole do wciśnięcia. Znaczy do wciśnięcia. Gdzie maseczki nic nie dają. Give me a hand, Artyom.
Ty myślisz, że jakby to się dało otworzyć tak łatwo, to oni by tego nie otworzyli tutaj? Czyli jednak Rosjanie to frajerzy. Nawet bramy nie potrafią sami otworzyć. W tyle osób. Wolę się nie odwracać, mój noży, wiesz? Po prostu idź przed siebie. Promieniowanie chyba wzrasta, nie? A nie, jest w normie. Gdzieś już takie coś było stosowane. Ja pierdolę. Ten jak się szybko tu pojawił. Ujo. Nie strasznie. Kurna przeteleportował mi na plecy od razu. Czyli stąd to powiedzenie ze starym na plecach. Wszystko jasne. No właśnie szukam sobie na spokojnie. Jak działało, to nie powinno być to zmieniane, nie? Jeżeli coś działa, to po co to zmieniać, nie? Samo się dotyczy samochodów spalinowych. Działają, działają. Jeżdżą długo, jeżdżą długo. To po co wymyślać elektryki, wy skurwysyny? Okej, no to ja zaskakuj. I walczymy, nie? Bo to zaraz coś wyskoczy. Cześć. Ty normalnie dzieciak. Jednak tu ludzie przetrwali jacyś.
Nie no, skręcił tu. Nie no, on skręcił tu, no musi być gdzieś tu. Ty no, bez jaj. Kurwa, w szafce schował jebany. No gdzie ten gnojek? Tędy mogę przejść, więc pewnie tu. Ty teleportował się. What do you mean you mean no harm? I'm from Oscom. Aren't you with them? Them? I don't know who you mean by that. But if they kill children, we're definitely against them. So you can take us to your commander. Why do you want to see him? We're on an important mission. Details of which may only be disclosed to ranking officers. You just have to take us to them. Besides, you don't really have much choice. All right. No monkey business, mind you. Już to jakoś wygląda. No mamy dzieciaka z waszego kurwa jakby tego, nie? From police. Huh? Where is that? It's in Moscow, soldier. Wait. Damn! Give me a boost here! Come on. Please! I młody spierdolił, nie? Burn them! Use grenades!
Czego ty strzelasz, mordo? Na hita spadają, więc git. Młody nam zwiał. Przecież to było wiadomo, że spierdoli od razu. Dzięki. Zamykamy. The cozy place you got here. Where is everyone? Dad's on a mission, and there's nobody else. Not since the war, anyways. Oh, so the city was tough enough to live through the nuclear war. Not the civil one. How long has it been just the two of you? Almost a year. We're lucky. Had a whole box of green stuff. Like the rich guys. Wait. Artyom, a satellite map. This is the valley where Alyosha and you got lost. Where did you get this from, Private? Stokers brought it from the SATCOM center. A long time ago. So your father's on a mission? When is he coming back? I don't know. When did he leave? A month back. And he's been off the air for the last 3 weeks. I see. Do you know where he went? What was the mission? He went to that SATCOM center. We were going to leave the city in the spring. He went to go get the impact map. Said, we're sure to find a clear place if we get one. Got it. Private, we need to use your radio. Artyom. Dobra, ale pogadamy już sobie przez radio w następnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwonek. Wbijaj oczywiście do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.